dobry, wita Was pan majster Klepka w pracowni H2O. Dzisiaj znowu chwilę porozmawiamy o magnesach. Kto widział poprzedni nasz odcinek, to pewnie domyśla się, w jaki sposób te ludziki przesuwają się ku górze. Są zaopatrzone w magnesy, a pod spodem magnesy o przeciwnych biegunach przesuwają je ku górze. Ciekawa sprawa, że potrafią zachować bezpieczną odległość między sobą. Po co tutaj wjeżdżają? Żeby rozpędzić się i wskoczyć do naszego baseniku. Poprzednim razem testowaliśmy różne przedmioty, żeby sprawdzić, czy przyciągane są przez magnes, czy nie. Wśród nich były dwie monety. Dzisiaj mam cały zbiór swoich monet, kolekcję zgromadzoną w czasie, gdy byłem w szkole podstawowej. Są tu monety z całego świata. W jaki sposób je zdobyłem, o tym za chwilę. Spójrzmy na mapę Europy i na monety, które były kiedyś używane w tych poszczególnych krajach. Sprawdźmy, które z nich dałoby się wyciągnąć na przykład z fontanny na taką wędkę z magnesem. Złotówka z Polski, przedwojenna, jest przyciągana. Niemiecka marka z Niemiec Wschodnich, tak zwanego NRD, niestety jest bardzo lekka, więc z skóry widać, że nie ma w niej domieszki żelaza. Natomiast marka z Niemiec Zachodnich jak najbardziej. Pójdźmy do Francji. Nie jest ferromagnetykiem, nie jest przyciągana. A we Włoszech? Owszem, tak. Zobaczmy czeską monetę. Jest przyciągana. Sprawdźmy na Węgrzech. O, zahaczyła nam się Rumunia tymczasem, dlatego że reaguje na magnes. Ale chodziło mi o Węgry. Węgry nie reagują. W Austrii 50 groszy, mieli kiedyś takie jak u nas, nie jest przyciągana. I w Rosji 5 kopiejek nie reaguje. Spójrzcie, jakie te monety są piękne, na przykład 10 centymów z 1884 roku, albo z kolei 10 czeskich koron. Z przodu kościół, z drugiej strony groźny lew, albo jeden lej rumuński z traktorem. Zbieranie monet może być piękną pasją. Możemy nawet sobie zrobić dość prostym sposobem katalog naszych monet. Robi się to w ten sposób, że naszą francuską monetę wkładamy pod kartkę papieru, bierzemy kredkę, przytrzymujemy ją pod spodem i w ten sposób rysujemy tylko w tym miejscu, gdzie jest moneta i odbija nam się wizerunek tej pani z francuskich 10 centymów. Poproście rodziców o monety, które używamy współcześnie i spróbujcie coś takiego zrobić na kartce papieru. Na początku obiecałem Wam wyjaśnić, skąd się wzięła moja kolekcja monet. Otóż w szkole podstawowej graliśmy o takie monety. Wyglądało to w ten sposób. Ja na przykład grałem monetą 5-frankową z kolegą, który posługiwał się jedną koroną. Odbijałem od ściany, to była ściana z cegieł. Padała na ziemię. Zadaniem przeciwnika było w taki sposób uderzyć, żeby jak najbliżej spadła mojej. Jeżeli w ten sposób wyglądała sytuacja, mierzyliśmy odległość i to był rzut za 5 punktów. Jeżeli były dalej, to można było liczyć powiedzmy na 1, a pełnią szczęścia było, jak się zetknęły, wtedy było 10 punktów. Jeżeli się dotarło do 50 na przykład, to można było tą monetę od przeciwnika zabrać dla siebie. Możecie w taki sposób zagrać sobie sami, odbijając jednak od ściany z cegłami. Spójrzcie, to jest ściana z mojej szkoły podstawowej. Do dzisiaj są ślady po odbijaniu monet. Spytajcie rodziców, czy grali coś takiego. Ta gra się nazywała Feniki. Może dlatego, że najpopularniejszą monetą wówczas były niemieckie feniki. Sprawdźmy przy okazji, czy feniki się przyciągały. Otóż nie. Nie miały ani domieszku żelaza, ani niklu, ani kobaltu, tych metali, które reagują z magnesem. Spójrzmy jeszcze na polskie współczesne monety. Było kiedyś takie pytanie w teleturnieju o bardzo wysoką stawkę. Czy jeden grosz jest przyciągany przez magnes? Zobaczmy. 5 zł? Nie. Złotówka?
50 groszy, 20 groszy, 10, 5, przyciągnęło się i groszówka też. Może następnym razem będzie pytanie o 5 groszy, dlatego warto zapamiętać, że jest przyciągana przez magnes. Zauważyliście może, że dzisiaj posługujemy się innym magnesem. Poprzednio to były pierścieniowe o dwóch biegunach południowym i północnym po przeciwległych stronach. Ten natomiast magnes nazywa się sztabkowy. W ramach przypomnienia sobie tego, co mówiliśmy w ostatnim odcinku, każdy magnes ma dwa bieguny, północny i południowy. Dwa północne odpychają się, a przeciwne, północny z południowym, przyciągają. Proponuję taką zagadkę dla Was. Co by się stało, gdybyśmy przecięli na pół ten magnes sztabkowy? Czy uzyskamy magnes o biegunie południowym i drugi tylko o biegunie północnym? Otóż okaże się, że gdybyśmy przecięli taki magnes na pół, to w każdej z połówek znowu pojawią się dwa bieguny, północny i południowy. Gdybyśmy jeszcze raz podzielili na pół, to znowu powtórzy się sytuacja. Nasz nowy magnesik, coraz mniejszy, znowu będzie miał północny i południowy biegun. Bardzo dawno temu w każdej myszce komputerowej była taka oto kulka. Kulka jest bardzo specyficzna. Z pozoru i na zewnątrz gumowa, ale w środku kryła w sobie stalową kulkę, która reaguje na magnes. Tutaj mam jeszcze jedną kulę, całkiem zwyczajną, z tworzywa sztucznego. Zobaczmy, co się zdarzy. Jeżeli obie skierujemy w stronę naszej pułapki magnetycznej. Pod naszą tacą jest bardzo silny magnes, który unieruchomił naszą kulkę. Po ostatnim odcinku poświęconym magnesom pojawiły się pytania, skąd te magnesy brać. Więc mam parę propozycji. W sklepach z materiałami biurowymi mamy do dyspozycji tego typu magnesy. Trzeba je wyciągnąć z tych plastikowych opraw. Wtedy łącząc je w takie stosy, uzyskujemy coraz silniejszy magnes, którym możemy już jakiś ciekawy eksperyment przeprowadzić. Natomiast w tak zwanych chińskich sklepach pojawiły się takie lotki, którymi się rzuca do tarczy metalowej. Z nich można, pozbywając się tej tylnej części, pozyskać piękne magnesy, bardzo silne. W dodatku możemy do nich wkręcić śrubę, co nam bardzo ułatwia w różnego rodzaju zastosowaniach. W sklepach, w pasmanteriach możemy zdobyć magnesy, które są wykorzystywane w torebkach, na przykład damskich. Bardzo ciekawe zestawy. Trzeba o nie spytać, bo nie widać ich tak na pierwszy rzut oka w tych sklepach. Magnesy łączące torebki. Magnesy meblowe tak zwane, też trzeba je wydostać z tej obudowy i łączyć w większe jednostki, żeby móc je wykorzystać. Jeszcze są magnesy neodymowe, dostępne w sklepach elektronicznych, ale tymi możemy się bawić tylko w obecności dorosłych, bo potrafią być niebezpieczne, są bardzo silne. W naszych zabawach z magnesami pojawił się już raz spinacz biurowy. Tańczył na dłoni, pamiętacie go? Natomiast ten unosi się w powietrzu, nie jest podwieszony na żadnej lince. Natomiast jest przyciągany przez magnes, który jest u góry, dlatego w taki wspaniały sposób lewituje. To może być również laszka metalowa. Jeżeli oddalimy ją od naszej magnetycznej siły, to przestaje być przyciągana i opada. Możemy sobie coś takiego sami skonstruować. Potrzebujemy 5 magnesów biurowych, żeby były silniejsze i przyciągały nasz spinacz na nitce. Dołożyłem jeszcze kółko, żeby było to wszystko ładnie widać. Dzieje się to samo zjawisko, które poprzednio oglądaliśmy. Na koniec chciałem Wam zaproponować jeszcze jedną zabawę z magnesami. Potrzebne będą nakrętki z pudełek po mleku, spinacze wklejone do środka. Potrzebujemy taką wędkę z magnesem, tym razem meblowym.
dwoma takimi wędkami możemy zrobić konkurs, kto więcej wyłowi i w krótszym czasie naszych rybek. Teraz inny wariant zabawy z wędką z wykorzystaniem magnesu pochodzącego z lotki. Zawieszamy magnes na lince razem z taką piłeczką, która uatrakcyjni naszą zabawę i staramy się złapać naszą nakrętkę. Jeżeli wykorzystacie któreś z tych pomysłów w waszych zabawach, to poproście rodziców, żeby sfotografowali wasze konstrukcje i przesłali do nas. Chętnie pokażemy je w następnym naszym odcinku. Program realizowany jest przez Przedszkole i Szkoły Stowarzyszenia Węgielek.